Witam, ja jestem Vlocz i widzimy się w kolejnym odcinku z Stanów Zjednoczonych Chin. Na razie jeszcze Liang Guang, próbuj na klika Guang, jak to było. Co tu dużo mówić? Idziemy dalej. Rozpoczynamy od wojny. Sorry, Kuo. Dobra, tak więc pełna ofensywa. I chciałem tak jeszcze szybko tylko przypomnieć o zostawieniu lajka, komentarza, co wam się podoba, co zmienić, no ogólnie jak chcecie, żeby serie wyglądały w przyszłości, czy taki format wam się podoba. I co tu więcej dodać, zostawcie suba. Sub i like mnie zachęcają mega. Aktywność komentarzy też jest dla mnie ważna, bo dzięki temu wiem po prostu no choćby coś zmienić, co poprawić. I ruszamy, nie ma czasu do stracenia. Jeszcze raz. Przypadkiem kliknąłem. I się popsuło. Wezwałem sojuszników. Wiedziałem, że czymś zapomnę. Pełnoskalowa ofensywa teraz. Tu chyba będzie najtrudniej się przebić, bo tu były forty, no. Nie no, wy sobie jaja robicie, że oni tyle potrafią, co? Dobra. Gdzie były nasze... O! Federalistyczna reunifikacja. Ty, zdążymy w te 8 dni to ogarnąć. Dobra, czas zrobić... Brakuje nam pewnie wszystkiego, no dokładnie. Wojna za wojną, no to Shanxi. Zrozumiem, może trzeba było chwilę poczekać, ale... A kto by się tym przejmował? Widziałem fabryczkę wojskową, przyda nam się. Jak tam, Kuo? 5% już zeszło. Trzeba jechać dalej. Dobra, wiecie co? Użyjemy waszej dywizji też. Jedna armia. Wam damy kolorek taki może. Generała wam damy. Ciebie, bo musisz z piechoty się więcej nauczyć. I puścimy was jakoś tutaj tak na ura też. Co więcej? A, bo to ci. Mój wierny papecie. Tutaj damy was. Inny kolor, proszę, dziękuję. Damy ciebie. Oh.
Spoko. I też w sumie jedź. Też damy ci rozkaz ataku. Nie chcieliście z nami, to będzie przeciwko nam, nie ma problemu. Samoloty? Latają, dobrze. Wy macie jakieś samoloty? Czy kłomitank już odkrył? Nie. A wy macie? Nie. Wy macie pewnie. Wy macie za dużo. Dobra, nie ma czasu do stracenia. Czekamy na 25 punktów. O Boziu, będziemy mieli całe wybrzeże. Ej, wiecie co? Wy... Tak, wy lecicie jednak tutaj. Usuń wam to. Damy was tu. I lecicie natychmiast. O, tak będziecie ustawieni. Zraszujemy obydwu. Tutaj tak. Tu się wstrzymaj. Dobra, jakoś to będzie, myślę. Temu jeszcze trzeba wypowiedzieć zaraz wojnę. O, witam dwie nowe dywizje. Ty przestań. Ty się cofnij. Tak szybko. Pomóż tu szybko. A. Raz, raz, raz. Ja nie mam tu całego dnia. Co wy myślicie, że to jest jakiś obóz wakacyjny? Nie no. Roboty raz, dwa. Trzeba ich zniszczyć. O, witam Tybet. Witam dywizję Tybetu. Jaki template? Nice. Widzę, ostatecznie się nie przebiliście. To jest za template? To być. Ktoś dołączył do trzeciej międzynarodówki. Z kim walczycie, Niemcy? Ja czegoś nie ogarniam. Jak wy się czerwoni staliście tak nagle? Halo? Trzecia międzynarodówka, halo, co tu się dzieje? O, Meksyk dołączył, pewnie to było. O, Transamur umiera. Ej, bo... Ten, Imperium Rosyjskie, wiecie co? My ogólnie to was lubimy i wspieramy. A to już kiedyś tam kupowaliśmy od Transamuru to par 6. Każdy popełnia jakieś błędy. Prawda?
Co nam brakuje tutaj? Trzeba to zrobić w końcu. Ofensywen potężnen. Czy my mieć już ciężarówka? Lepiej. My móc już naprawiać. Pierwsze to. Darmowe. Drugie to. Stać. Które to są? To trzeba zrobić, to drugie też zaraz. A i jeszcze trzeba naszych ziomków, zanim tamci zrobił. Kurwa, zapomniałem. At peace. Wow. Złe wspomnienia z tym półwyspem. W ogóle z tą okolicą. Chrześcijański Wataszka pamięta. Pamiętamy. O! To jest ciekawe. O, przepraszam, mam telefon. Dobra, widzimy się po mojej przerwie. I kontynuujemy ofensywę, już pamiętam. Gdzie tu atakować tych? Dobra, może być tak. Wbijamy się wszędzie. Jeszcze zaraz wypowiemy tym wojnę. Ile wy macie dywizji? Kurde. Może by ich zostawić, bo teraz skumulowani są, a jak się rozejdą po całości tego, ich zraszujemy raz, dwa, co nie? Engaging! Ja chcę. Ła. Churchill, daj spokój z tym. Churchill sobie w Kanadzie wala wszystko, co może. A to wy! Do trzeciej międzynarodówki! Powaliło! Serio, to jest jakiś magiczny, kurde... Czas, no. Pierwszy raz ja widzę coś takiego. Czerwoni Irlandczycy, no. O, o. Skończyła się wojna. Ci dostali to, ci dostali to. Teraz Słowacja powstanie, teraz ten. Co w reśpakcie? O, tu będzie miał problem. Wy macie na start dywizję? Nie. Wy macie nas... A nie...
Węgrów jeszcze nie zrobiliście, dobra, róbcie to Słowację i Węgry. Dobra, Słowacja. Ale patrzcie, nawet Słowacji nie radzą tych południowych ziem. Chyba, że coś się zmieni zaraz, zobaczymy. Nie. Ale tutaj jest miszmasz. Ach. Czy możecie wygrać z tą Wenecją w końcu? Naprawdę, no. Ja nie wiem. Oni odwalają z tym. Dobra, wy dotąd. Wy dotąd, dalej nie jeździć. A wy stop z tą ofensywą, bo się nie wszędzie przebijacie. Dobra, wy tu. Dobra, tutaj wy tu, wy tu. Tutaj. Po czemu walczymy? Milicji. A, bo to już są krowy, wasze ziemie. No, kontratakować. Szybko zerknijmy. Tak! Jak najbardziej. Tutaj nic się nie da zrobić, tu się robi. Dobra, poczekamy. Pory ważniejsze. Po prostu ty idź tutaj. Ty pomóż, atakuj tutaj. Rzeka jednak jest przeszkodą gdzieś dużą. Trzeba trochę ręcznie poatakować. Czy możecie tutaj pomóc? Dziękuję. Wy tu, wy tu. Wy... Nie ma co czekać. Tutaj, tutaj. Tu i... Tu. Super, drugi arsenał mamy, dobrze, dobrze, dobrze. Drugi arsenał nam pomoże, teraz byśmy chcieli co? Ekonomię sobie ogarnąć, wojsko zaraz dokończymy. Typowy wlocz, który robi zrównoważone reformy, chłe, chłe. Nic, tylko siedzieć w ciszy i patrzeć na to. Dobra, tutaj... Gdzie wy jeszcze macie kory, Kung Tangi?
Tutaj, dobra. Czyli tu muszę uderzyć i tutaj. Trzymajcie się. Pomóżcie tutaj. Wiesz, to są te szczęśliwe dywizje, które zostały wysłane tam niby. A tu, ale dobra, wy atakujcie. Idzie się tutaj. Ty idziesz też tu w sumie. Tutaj. Dobra, to tu. Mam to w ogóle dotąd, skrócimy linię. Dobra, damy radę. Jeszcze chwila. Serio? Wenecja wygrała. Ej, nie spodziewałem się Wenecji. O, desant. O, desanty. A, to chyba po międzynarodówce już. Hello there. Dobra. Jednak postanowiłem, że trudno, drugi raz zdobędziemy Nanjing. Oni mają 30 dywizji, lepiej żeby się rozeszli po całości tak naprawdę. Heh. Czekaj, my możemy pomóc Ausom. Kuomintang może USA. Shaanxi PSA. What the hell? Ja nie rozumiem. Jak to CSA? Może Queenowie?
Czasem nie ogarniam tego lore. Dobra. Jak czasowo stoimy? No, myślę, że już będziemy się zbliżać do końca tej wojny. I zarazem końca odcinka. Lombardia. Jeszcze się wzajemnie wspierają. Też jesteś pod austriackimi wpływami? Nie. Kurde. Kiedy ja ostatnio Lombardię widziałem w tej grze? Raz? Na multiku chyba? Ktoś źle stworzył? Serio, wy będziecie mieli króla jakiegoś? A, walić to. Nie, to mało obchodzicie. Jak ta wojna wygląda w stratach? 219 tysięcy... Dobra, 200 tysięcy zabiliśmy, straciliśmy... 57... Dobra, to... jest okej. Mało Tybetańczyków i Hunanów zdechło, bo Hunani w sumie tam na północy siedzą. Dobra, możecie zwiększyć... O, właśnie. Pierwsze. Po drugie... Wrzuć... To... To... A, witamy w domu. No, powiem, że mnie zaskoczyliście. Pozytywnie, jeśli chodzi o to, ale negatywnie, jeśli chodzi o Filipiny. No, serio nie możecie ich zdobyć. A tylko mi coś postarasz się wziąć. Cokolwiek mi się postara coś wziąć. Dobra, i następny odcinek. Będzie jak nic wojenka z... No, dawnym sojusznikiem chuchy. A, o, super, popsuło się. Dobra. Jeszcze raz, hop. Hop. Niech się rozejdą, bo będzie nam łatwiej po prostu ich zaatakować. A w tym odcinku myślę, że to będzie wszystko już. Widzimy się w kolejnym, przypominam, lajkowaniu, komentowaniu, subskrybowaniu, klikaniu naszego kochanego guzika powiadomienia, jeśli chcecie być na bieżąco. I jeszcze raz dziękuję za wsparcie i zachęcam do oglądania też poprzednich serii. Może nie są tak niektóre dobre, chociaż kłoni tak mi się wydaje, że się udał. Niektóre może nie są poprzednie, wcześniejsze z gorszym sprzętem tak dobre, ale zawsze może wam się coś spodoba. Ejo!